Kiedy temperatura gwałtownie wzrasta, wzrasta również wskaźnik samobójstw. Wzrost średniej temperatury o 1 stopień Celsjusza w USA i Meksyku koreluje ze wzrostem liczby samobójstw o około 1%. Nadmierna temperatura sprawia, że reakcje fizjologiczne, które leżą u podstaw funkcjonowania naszego mózgu, zmieniają się. Jaki jest wpływ upałów na nasze zachowanie, na zdolności poznawcze, na zdolności uczenia się, a nawet na poziom stresu? O tym właśnie będzie dzisiejszy film, a materiały, które posłużyły do opracowania tego odcinka, jak zawsze, znajdziecie w opisie do niego. Wychodzi na to, że ten rok może być najcieplejszym ze wszystkich lat od początku regularnych pomiarów. I te wysokie temperatury mogą się dawać nam wszystkim we znaki, mogą, a nawet na pewno dają. O upałach mówi się w kontekście wielu problemów zdrowotnych, ale głównie związanych z oddychaniem albo z pracą serca, ale to nie wszystko. A warto temat zgłębić, bo fale upałów pojawiają się i będą się pojawiały coraz częściej w naszym kraju. Poprzedni 2023 rok był najcieplejszym rokiem w historii Ziemi. W Polsce mieliśmy 3 rekordy pomiarowe. Najwyższą temperaturę w styczniu, najcieplejszy wrzesień i najwyższą temperaturę w październiku. Ten rok się jeszcze nie skończył, ale wiele wskazuje na to, że może pobić rekordy z poprzedniego. Spoglądając na wykresy, na symulacje, na trendy temperatur, nie mamy wątpliwości, że będzie cieplej. Mimo corocznych wahań, temperatura wzrasta. Konsekwencje tego są różne, o wielu z nich już tutaj mówiłem, ale jedną z tych, które dotykają nas bezpośrednio, jest nasze zdrowie. Upały pogarszają sytuację pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego czy oddechowego. W niektórych przypadkach problem może skończyć się koniecznością wezwania karetki, a w najgorszych nawet zgonem. Według statystyk udar cieplny wiąże się ze współczynnikiem śmiertelności od 40% do prawie 65%. Zdecydowanie rzadziej mówi się jednak o negatywnych konsekwencjach wysokich temperatur na funkcjonowanie mózgu. Zacznijmy od kwestii fizjologicznych. Mózg ma bardzo wąski zakres temperatur, w których funkcjonuje poprawnie. Nadmierne ciepło sprawia, że reakcje fizjologiczne, które leżą u podstaw jego funkcjonowania, po prostu się zmieniają. Zbyt wysoka temperatura może zaburzyć równowagę neuroprzekaźników, czyli tych cząsteczek, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Neurony, podobnie jak inne komórki, mogą pracować po prostu mniej wydajnie. Może pojawiać się stan zapalny, co wraz ze zwiększeniem przepuszczalności bariery krew-mózg może umożliwić potencjalne przenikanie szkodliwych substancji do mózgu. Negatywnie na pracę mózgu może wpłynąć także szybki i płytki oddech. Taki sposób oddychania przyczynia się do niższego natlenienia krwi. Z tych oraz innych przyczyn komórki nerwowe mogą zacząć pracować inaczej niż zwykle. Stąd wysokie temperatury, zamiast wprowadzać nas w wakacyjny nastrój relaksu, mogą działać zupełnie odwrotnie. Już jedno z badań, które zostało opublikowane nieco ponad 25 lat temu, link do niego znajdziecie, jak powiedziałem, w opisie, pokazało, że ciepło wywołuje stres i podniesienie poziomu kortyzolu. Kortyzol jest ważnym hormonem odpowiedzialnym za utrzymanie równowagi w naszym organizmie. Odpowiada m.in. za łagodzenie stanów zapalnych czy regulację ilości sodu we krwi. Większość osób kojarzy go jako tak zwany hormon stresu i faktycznie, gdy jego ilość w organizmie wzrasta na skutek m.in. przewlekłego stresu, wpływa to negatywnie na cały nasz organizm. Pojawiają się wówczas problemy z bezsennością, zaburzenia nastroju czy nadciśnieniem. Inna opublikowana w 2021 roku praca pokazała, że temperatury powyżej 26 stopni Celsjusza wpływają na działanie układu przywspółczulnego. Jego zadaniem jest zwężenie średnic naczyń krwionośnych, zmniejszenie siły skurczu serca czy spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiada za lepsze rozluźnienie, odpoczynek czy lepsze samopoczucie. Ale w czasie sytuacji stresowych układ
przy współczulny działa słabiej. Wysoka temperatura również osłabia jego działanie, przyczyniając się do uczucia stresu. Obniżona aktywność układu przywspółczulnego, podobnie jak mniejsze nasycenie krwi tlenem w trakcie upału, wpływa nie tylko na samopoczucie, ale może również zmniejszyć wydajność poznawczą. I dlatego wyższa temperatura wiąże się z gorszymi wynikami w szkole. W badaniach pokazano, że podniesiona temperatura na zewnątrz sprawia, że większy odsetek uczniów ma problemy ze zdaniem egzaminów. Wyniki są tym gorsze, im większa jest liczba dni, w których temperatury wynoszą przynajmniej 26 stopni Celsjusza. Dodatkowo niektóre z badań sugerują, że upał silniej wpływa na uczniów, którzy już i tak mają problemy z nauką. Badania pokazały, że podniesiona temperatura wpływa też niekorzystnie na studentów, którzy poddawani są między innymi prostym testom matematycznym, takim jak proste rzeczy, dodawanie czy odejmowanie. Sprawdzili to naukowcy z Bostonu oraz, i to pokazują jeszcze inne badania, że osoby, które śpią i funkcjonują w za wysokiej temperaturze, są mniej spostrzegawcze i bardziej rozkojarzone. Wpływ upałów został potwierdzony także u pracowników biurowych. Pokazano bardzo ciekawą rzecz, że wcale nie chodzi o to, czy w danej temperaturze czujemy się komfortowo, czy nie. Chodzi o faktyczną temperaturę otoczenia, w którym pracujemy. Z tych badań wynikało, że sprawniej pracujemy, statystycznie rzecz biorąc, w niższych temperaturach. Akurat w tym badaniu wynosiły one 24 stopni Celsjusza. Mimo tego, że badaczom udało się stworzyć komfort termiczny także w wyższych temperaturach od 26-28 stopni przez dostosowanie odzieży czy przepływ powietrza, wydajność poznawcza była wtedy obniżona. Ile zatem wynosi temperatura optymalna? Z testów wynikało, że około 22 stopnie Celsjusza. Następnie wydajność wraz ze wzrostem temperatury spadała. Co ciekawe, te temperatury pokrywają się także z optymalnymi temperaturami dla nauki. Kiedy temperatura gwałtownie wzrasta, wzrasta również wskaźnik samobójstw. Według badań naukowców ze Stanforda wzrost średniej temperatury o 1 stopień Celsjusza w USA i Meksyku koreluje ze wzrostem liczby samobójstw o około 1%. Niedawno opublikowane badania w jednym z czasopism z grupy The Lancet wiążą wzrost temperatury otoczenia o 1 stopień ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia depresji i lęku. Upały notuje się także częstsze wizyty na szpitalnych oddziałach ratunkowych w związku ze zdrowiem psychicznym. Badacze z Uniwersytetu Umea w Szwecji pokazali, że wystarczy zwiększenie temperatury o 1 stopień Celsjusza, by w szpitalu pojawiło się o 2% więcej pacjentów. Co można zrobić? Kluczowe jest nawadnianie się, o czym mówiłem w innym odcinku. Tutaj dodam tylko, że w badaniu z udziałem studentów, ci, którzy spali w gorących pomieszczeniach i wypijali mniej niż 6 szklanek wody dziennie, wypadali gorzej w testach. Zresztą to nie jest jedyne badanie, które pokazuje, jak istotne jest nawadnianie. Ponadto w czasie upałów jedzenie lekkich posiłków może pomóc. Jeśli możecie, dopasujcie godziny pracy do aktywności, które wykonujecie. Nie wystawiajcie się też niepotrzebnie na działanie promieni słonecznych w takie szczególnie gorące dni. Starajcie się wysypiać dobrze i unikajcie alkoholu, który zwiększa ryzyko odwodnienia i sprawia, że sen jest mniej regenerujący. I co najważniejsze, zaakceptujcie to, że w upalne dni możecie pracować wolniej i mniej wydajnie. Dziękuję za uwagę.